Dobra, to moduł noktowizji dla kamer. Zainstaluję go w systemie. Nie wiem, czy będzie działać. John nie obchodził się ze sprzętem zbyt delikatnie. Proszę, zainstalowane. Możesz potwierdzić? Świetnie, to nam bardzo pomoże. Skoro już jestem przy komputerze... Słuchaj, nie znam cię, ale na razie mogłam na ciebie liczyć. Chyba mogę ci zaufać. Będziemy musieli współpracować, jeśli chcemy cokolwiek zdziałać. Siedzimy w tym oboje. A więc, żeby do czegokolwiek dojść, musimy ustalić jakieś cele i gdzieś je zapisać. Stworzę w menu głównym nową zakładkę. Po pierwsze, musisz nauczyć się obsługiwać system monitoringu, kamery i tak dalej. Dobrze? No, a potem... Potem musisz coś dla mnie zrobić. Nie mogę ci powiedzieć wszystkiego o tej bazie i jakie badania tu prowadzimy. Jeszcze nie teraz. Słuchaj, jestem wyczerpana i mogę długo nie pociągnąć. Może mi pomóc tylko jedna rzecz. To substancja chemiczna. Wodorotlenek oksydryny. Muszę zaaplikować ją sobie przez inhalację. Takie będzie drugie zadanie. Pomóż mi znaleźć wodorotlenek oksydryny i wykonać inhalację. Dobra, chodźmy. Tu już chyba zrobiłam wszystko, co mogłam. Aha, zapomniałabym. Włączyłam funkcję wzywania pomocy. Przycisk w menu o nazwie Pomoc. Kiedy klikniesz ten przycisk, postaram się jakoś ci pomóc. Ej, co ty wyprawiasz? To tylko kolejny gadżet Johna. No, otworzyły się. Dzięki. Jesteśmy w laboratorium chemiczno-ekologicznym. Pomóż mi znaleźć drogę. Kiedyś pamiętałam, co gdzie jest, ale teraz niczego nie poznaję. Pralnia jest zalana. Nie ma tu nic ciekawego. Chodź, tu jest bezpiecznie. Co ty wyprawiasz z kamerami? W pralni? Wszędzie. Jutro wielki dzień, Lea. Boję się, wiesz? Inni ochotnicy... Ja jestem inny, wiem o tym. Wiem, gdzie mnie wysyłają, ale wrócę. Obiecujesz? Masz moje słowo. Poprowadź mnie gdzieś. Włącz światło albo uruchom jakiś sprzęt, a ja tam podejdę. Tu jest boiler. Niewiele z niego zostało. Mam się rozejrzeć? O, klucz. Nie kojarzę do czego, ale weźmy go na wszelki wypadek. Ktoś tu się podkopuje w numerze 112.
temperatura ciała? Lloyd, zmierzyłeś? 38,4, ale to nic. Inhalacje powodują u receptorów stany podgorączkowe. Lloyd, robisz mi wykłady z mojej specjalizacji? Nie, broń Boże, panie profesorze. To pan jest tu szefem, a ja... Może przeczytałbyś mi akta tego człowieka? 28 lat, brak zameldowania, brak historii przebytych chorób. Cienkie te akta. Przeszedł testy w wojsku? Tak. Na pewno masz szósty zmysł. Mówi się zdolności pozazmysłowe. Nie używaj języka potocznego. Ale mamy interesujący podmiot. Nawet bardzo, bardzo. Chyba czas go wysłać do naszych przyjaciół. Profesorze, za szybko? Numer 112 został przeszkolony lepiej niż jakikolwiek receptor przedłużał. Tak więc śmiem twierdzić, że nadaje się do wysłania na misję. Od razu powiadomię. Co się stało? Zemdlałam? Zaraz. Miałam jakiś sen. Nie rozumiem. Może to resztki wodorotlenku oksygenu w mojej krwi? Dobra, idziemy. Chryste! Kto to może być? Profesor Zeitfel? To jego ubranie. Zaraz! Chyba coś ma w ręku. To chyba jego karta magnetyczna. Dzięki niej otworzymy drzwi do następnego laboratorium. Musimy ją zdobyć. Wprowadzam do komputera nowe zadanie. Zdobądź kartę magnetyczną. Widzisz tę mgiełkę nad podłogą? To wodorotlenek oksydryny, ale w mocnym stężeniu. W tej postaci nie mogę nim oddychać. Zabiłoby mnie to w kilka sekund. Wodorotlenek oksydryny był przechowywany w laboratorium doświadczalnej etologii porównawczej. A te drzwi to jedyna droga. Musimy je otworzyć. Bez karty nie da rady. Chodźmy po nią. Ha! Jezu, było blisko. Co mogło zrobić taką dziurę? Włącz światło. Dobra, światło diabli wzięli. Masz inny pomysł, jak przejść? Przełącz na noktowizję. Zawsze coś to pomoże. Chwila, mam pomysł. Włącz podświetlenie komputerów. Jeden po drugim. Sprawdź na mapie, powinny na niej być włączniki. To powinno zadziałać. Co za smród. A już myślałam, że straciłam powonienie. Skąd tu ta roślina? Jest ogromna. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Chociaż... zaraz. Tak, pamiętam. François Pierre nagrał podobny okaz, kiedy badał mutacje roślin. Nadal jesteśmy w laboratorium chemiczno-ekologicznym. Skorzystaj z mapy, aby włączyć oświetlenie diodowe. No nareszcie.
Drzwi są zamknięte. Nie dam rady ich wyważyć. Potrzebuję kodu. Masz go? Porusz kamerą, aby odpowiedzieć. No jasne, nie masz kodu, bo ci go nie dałam. To chyba jedyny sposób. Trudno, zaryzykuję. Najpierw musisz się zalogować w systemie na moje konto. W pasku po lewej stronie jest pole alias i zaraz pod nim drugie, hasło. W pierwszym polu wpisz l.nichols. Przeliteruję. L jak Leokadia, kropka, N, I, C, H, O, L, S. A teraz hasło. Jak je sobie przypomnę. Już, czekaj, to będzie eurytmia. Przeliteruję. E, U, R, Y, T, H. Już? Powinna się pojawić zakładka pracownicy. Kliknij ją, a potem kliknij moje zdjęcie. Udało się? Dobrze. Jesteś w moich aktach osobowych. Na dole jest kod do tych drzwi. Zapamiętaj go. A teraz otwórz mapę i kliknij przycisk drzwi. W systemie powinno wyskoczyć żądanie podania kodu. Wprowadź go. Wszystko jasne? Czekam. No, otworzyły się. Dzięki. Musimy się tam dostać. Tylko jak? Zapiszę mój alias i hasło w pliku w katalogu wspólnym. Kamery miały też funkcję powiększania. Skoro tego modułu nie było u Johna, pewnie jest tutaj. John i profesor Zeitfel blisko ze sobą współpracowali. Zeitfel często bywał w laboratorium chemiczno-ekologicznym. Dobra, znajdźmy ten moduł.